Obyś żył w ciekawych czasach. Starożytna chińska klątwa. Król, wydobywszy się z czarnej rozpaczy dzięki wytężonej pracy nadwornego psychologa, zebrał w sobie wszystkie siły i postanowił wygłosić w telewizji orędzie do narodu. Monarcha bardzo starannie przygotował się do wystąpienia. Do napisania przemówienia zatrudnił najwybitniejszych nudolandzkich literatów i tekst udał się do prawdy nadzwyczajnie. Aby nie zaniedbać strony wizualnej, wszak miało to być wystąpienie na wizji, nadworny kostiumolog oraz najlepszy w kraju specjalista od wizerunku zadbali, by król wyglądał stosownie do okoliczności. Wreszcie nadszedł wielki i tragiczny zarazem dzień, w którym monarcha miał uświadomić poddanym ogrom zagrożenia, jakie zawisło w sensie dosłownym nad Nudolandią. Niestety od samego początku wszystko szło wbrew starannie przygotowanym planom. Śliczna prezenterka, która miała zapowiedzieć wystąpienie króla, zaniemówiła ze strachu i przejęcia. Trudno się dziwić, przecież kilka chwil wcześniej dowiedziała się o istnieniu smoka. Urocza panienka otwierała i zamykała usta niczym ryba wyciągnięta z wody, po czym zbladła straszliwie i osunęła się na podłogę telewizyjnego studia. W dodatku kamerzysta Wiktor zajął się cuceniem dziewczyny, zamiast filmować wystąpienie. Koniec końców król musiał obejść się bez zapowiedzi. Telewidzowie zamiast skupionej i pełnej powagi twarzy władcy oglądali sufit, a królewski głos dobiegał gdzieś spoza kadru. Pewnie dlatego większość Nudolandczyków wyłączyła telewizor, nim monarcha doszedł do fragmentu, w którym wyjaśnia przyczynę nadzwyczajnego wystąpienia. Tylko najwytrwalsi dotrwali do końca. To za ich sprawą w kraj poszła plotka o smoku. Nikt jednak nie chciał w nią uwierzyć. Wezwany na królewski dywanik kamerzysta Wiktor rzekł skruszonym głosem. Najmocniej przepraszam, miłościwy królu, ale trzeba było ratować nieszczęsną dziewczynę. Teraz to trzeba ratować Nudolandię, zawołał w uniesieniu pierwszy minister. Święta racja, przyznał kamerzysta, a więc może by tak, proponuję słowem. Proszę wybaczyć, miłościwy królu, ale może by puścić tylko końcówkę odezwy. Końcówkę? Zdziwił się król. To znaczy miałem na myśli ten fragment, w którym miłościwy król wspomina o smoku. Ten fragment, zawołał wzburzony monarcha. Zgodnie z regułami sztuki pisania przemówień znajduje się w jego środkowej części, czyli rozwinięciu. To właśnie miałem na myśli, rozwinięcie o smoku. Przecież poddani wysłuchali już przemówienia, więc teraz wystarczy tylko ten fragment. Ot tak, dla przypomnienia. A ja, mówiąc te słowa, kamerzysta przyłożył rękę do serca. Obiecuję, że tym razem sfilmuję wszystko jak należy. Jak uradzono, tak zrobiono. Kilka dni później wszystkich Nudolandczyków ogarnęła trwoga. Najwyraźniej częściej spoglądali w telewizor niż w niebo. Wszystkich prócz księżniczki Mirabeli, która wreszcie miała upragnione atrakcje. Tymczasem smok zaczął pustoszyć pola i wyjadać zapasy z królewskiego spichlerza. Monarcha szybko się zorientował, że w tej sprawie trzeba czegoś więcej niż najwspanialszych nawet i najbardziej krzepiących przemówień. Zaprosił więc na naradę wszystkich swoich ministrów. Mam świetny pomysł. Z miną odkrywcy zawołał pierwszy minister. Trzeba zorganizować konkurs. Konkurs? Zdziwił się król. No tak, tłumaczył minister z entuzjazmem. Trzeba ogłosić, że śmiałek, który zgładzi smoka, dostanie połowę królestwa i królewską córkę za żonę. Po jego słowach zapadło długie i krępujące milczenie. Wyraz królewskiej twarzy wskazywał, że pomysł nie przypadł monarsze do gustu. No co? Bąknął pierwszy minister. Tak jest we wszystkich bajkach. Moim zdaniem, skrzywił się drugi minister, takie staroświeckie pomysły nie sprawdzą się w dzisiejszych czasach. Nie ta epoka. Trzeba sięgnąć po nowoczesne rozwiązania. O tak!
Trzeba iść z duchem czasu, przytaknął skwapliwie król, który nie zamierzał dzielić się z nikim swoim królestwem, zwłaszcza z jakimś nieokrzesanym pogromcą smoków. A na męża dla swojej córki ku rozpaczy Mirabeli wymarzył sobie statecznego księcia z bogatego królestwa. Drugi minister powiódł triumfalnym wzrokiem po twarzach zebranych. Oczyma wyobraźni już widział swoją osobę w glorii i chwale. Był pewien, że jego plan się powiedzie, a król w nagrodę odznaczy go szczerozłotym orderem. Może nawet awansuje? A wtedy pierwszy minister pęknie z zazdrości. Z rozmarzenia wyrwały go słowa władcy. Cóż zatem proponujesz? Internet. Tego nam trzeba. Dziś tylko tam można spotkać prawdziwego bohatera. Są nawet specjalne strony. www.bohaterowie.com, www.superbohaterowie.com, www.superhiperbohaterowie.com, wystarczy. Przerwał mu król w pół słowa. Skończmy tę czczą gadaninę i zabierzmy się wreszcie do dzieła.